Witajcie. Za mną komisyjny tydzień w Brukseli. Działo się dużo, od regularnej pracy legislacyjnej, po głosowania i wydarzenia. W Komisji Kultury zaprezentowałem mój raport na temat wdrażania programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. Chodzi o przekazywanie pieniędzy unijnych bezpośrednio do obywateli, do społeczeństwa obywatelskiego, bez pośrednictwa rządu. Dziś polepszamy funkcjonowanie tego programu. Moimi priorytetami w pracy nad tym raportem są ograniczenie biurokracji i wyrównanie dofinansowań z powodu inflacji. Historia zatoczyła koło. Dla mnie to szczególnie ważna sprawa, ponieważ na samym początku kadencji pracowałem nad utworzeniem tego programu i mechanizmu. Kto wie, może w przyszłości właśnie taka możliwość bezpośredniego finansowania z Brukseli będzie możliwa na szerszą skalę budżetową. Oby. W tym tygodniu zorganizowałem również razem z europosłami z Niemiec i ze Słowacji, Michaelem Gallerem, Moniką Benową oraz byłym wiceprzewodniczącym Europarlamentu Markiem Siwcem wysłuchanie dotyczące zniszczeń kulturalnego dziedzictwa w Ukrainie. Uczestniczyło w tym wydarzeniu wielu polityków z różnych krajów, w tym szef ukraińskich archiwów. Dyskusja dotyczyła zaangażowania Europy w rekonstrukcję zniszczonych obiektów kultury. Putin chce zniszczenia ukraińskich archiwów, dokumentów i wszystkiego, co ukraińskie. Poza tym za mną szereg spotkań, w tym z norweską delegacją parlamentarną oraz szereg głosowań w komisjach przemysłu i wolności obywatelskich. A co w regionie? W sobotę zaczynam w Rybniku od wręczenia vouchera na wycieczkę do Brukseli dla zwycięzcy konkursu Zostań europosłem na jeden dzień, który ogłosiłem z okazji jubileuszu mojego liceum, dawnej Hanki, obecnie drugiego liceum imienia Frycza Modrzewskiego. Później od 14:30 Świętochłowice, gdzie przez Piaśniki ulicą Katowicką rajdujemy na ulubione Lipiny. A na koniec dnia Chorzów i Festyn Miejski. W niedzielę kręcimy teledysk z Kasią Kokoryn, córką legendarnego Mariana Makuli na rybnickiej hołdzie, ale o tym opowiem Wam za jakiś czas. Mogę tylko zdradzić, że utwór nazywa się Ja kocham Śląsk i chyba więcej niczego nie muszę gadać. Do zobaczenia i udanego weekendu.